Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Niejednokrotnie już wylewałem krokodylowe łzy z powodu zubożania polskiej fleksji. No, ta nasza polszczyzna już jest tak okrojona, tyle form za, e, e, zdążyło zaniknąć czy zanika na naszych oczach wręcz, i ciągle jeszcze to, ten proces postępuje. E, ta polszczyzna staje się taka uboga, prosta, e, wręcz prostacka, żeby nie powiedzieć hamska, A przecież był to tradycyjnie. Historycznie język, jakby na to nie spojrzeć, jaśnie pański. No i właśnie do czego zmierzam? Chcę na nowo tego tematu dotknąć, tym razem troszeczkę uderzając z innej flanki. Mianowicie, są formy w językach, zresztą to jest normalne, które pojawiają się i z czasem zanikają. No, na przy... czasem są, obocz... są to oboczności, że mówi się i tak, i tak, potem jedna forma przetrwa, druga zaniknie. Na przykład dzisiaj latają ptaki po niebie, a kiedyś nie tylko ptaki latały, ale również i ptachy. Ptach. Przetrwało jeszcze w nazwisku na przykład mojego, jednego z moich przyjaciół, tak? który się tak nazywa, kapłan zresztą. No, yy, więc, yy, ale ta forma zanikła, pozostały tylko ptaki. To jest normalne oczywiście. Yy, druga, drugi przykład, powiedzmy, yy, deszcz jest. A skąd się wzięła kropelka drżu dż na przykład? Krople dżdżu. Co to znaczy dżdżu? A to jest pozostałość po formie również paralelnej. Oprócz. Nie, mówiło się zarówno deszcz, jak i dżdż. Przez rzet i derzet, tak? Deżdż i z tego deżdż no deżdżu dżdżu, tak? I ta forma dżdżu się zachowała, a reszta znikła. Nikt już nawet nie kojarzy skąd to się wzięło i dlaczego akurat dżdżu, tak? No to to jest od deżdż. No to są rzeczy zrozumiałe, tam gdzie zachodzi oboczność, no to jedna z dwóch form zanika, bo po co nam dwie? Ale są też inne rzeczy, na przykład pozostałość po formie podwój, po liczbie podwójnej. Tak? Liczba pojedyncza i mnoga pozostały u nas, a liczba podwójna gdzieś tam właściwie zanikła. Ale są jeszcze pozostałości jakieś. No na przykład, jak mówimy, o tym już mówiłem kiedyś, do siego roku. To nie, jest, to nie jest życzenie jakiegoś, to nie jest jakiś dosi rok, którego życzymy, tylko do którego, do siego. Ten tamten i si był, tak? Ten, tutaj, ten tamten to gdzieś dalej, a si to jeden z dwóch najbliższy temu. Czyli do siego roku, znaczy, tak jakby do jutra. Do zobaczenia, do spotkania w sim roku, czyli w tym jednym z dwóch najbliższym. I nie ma sensu mówić do siego roku po północy, dlatego że po północy sim rokiem staje się ten, który już minął. No, no trudno, żebyśmy, się, żebyśmy sobie życzyli zobaczyć się w roku minionym, tak? No my tego nie potrafimy, to potrafi tylko Pan Bóg. Więc yy, to są takie pozostałości czasami, tak? Chodzić tam i sam, tak? Tam i sam. Tu i tam, nie, tylko tam i sam ktoś. Nie tu, bo ja patrzę na kogoś, kto jest tam, ale ono chodzi tam i sam, czyli z tamtego miejsca w miejsce jemu najbliższe. W jedną i w drugą, tak sobie wahadłowo chodzi. Tak? No i pozostałości inne po tej liczbie podwójnej, tak? Rękoma. Mówimy rękoma. Częściej, częściej rękami, tak? Rękami jest bardziej powszechną formą, ale rękoma jak najbardziej jest formą poprawną, elegancką i. Yy, no i tu nie mamy żadnych oporów mówić rękoma, że coś się rękoma robi. Oczywiście rękoma to chodzi o dwie ręce, o parę rąk. Rękoma, tak? To jest dualis, czyli liczba podwójna. Para rąk i coś robię rękoma. Tak, yy, Czyli używając dwóch rąk, rękoma, yy, oczyma też mogę, tak? Yy, patrzeć i tak dalej, operować oczyma, już rzadziej uszyma, chociaż jeszcze to jest akceptowalne, a już zupełnie nieakceptowalne jest, wyszło z obiegu, na przykład powiedzenie nodzyma, czyli dwiema nogami, tak? Nie powiemy już nodzyma. Natomiast rękoma, oczyma jak najbardziej. Do czego zmierzam, kochani. Już kończę ten przydługi monolog. Chodzi mi o to po prostu, że zmiana się wprawdzie musi dokonywać. Muszą pewne formy zanikać. Ale nie, podda, nie, nie chcieliby się tak. Poddawać temu procesowi, stawiajmy niec, jakiś opór, dlatego że szkoda, szkoda tego bogactwa polskiego języka. Prawda? Dlatego starajmy się czasami używać form nawet archaicznych, takich trącących nieco taką, ale taką zacną, jakąś elegancką, zacną myszką. Tak? Yy, używać czegoś, co, czego inni rzadko używają, po to, żeby promować, i po to, po to, żeby te formy przetrwały i żeby nasza polszczyzna zachowała swoje bogactwo, które opięknie stanowi.